Miasto Kalisz było też miejscem, gdzie podejmowano różnorodne inicjatywy gospodarcze, w tym zakładanie przedsiębiorstw, które nazywamy fabrykami, czyli jest to taka organizacja, taka instytucja gospodarcza, gdzie w sposób zorganizowany, systemowy, za pomocą urządzeń technicznych, za pomocą maszyn wytwarza się dobra konsumpcyjne, dobra materialne, niezbędne do życia i które są następnie sprzedawane i nabywane przez konsumentów, przez klientów. W mieście Kaliszu też takie obiekty zaczęły powstawać. Mam tutaj na myśli przede wszystkim okres Królestwa Kongresowego, tego pierwszego zaraz po kongresie w Wiedniu w 1815 roku. Też ten ośrodek został objęty takim programem gospodarczym, tak zwaną polityką protekcyjną i dzięki niej wspierano zakładanie przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, sprowadzono specjalistów i to były bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa, wyznaczono nowe tereny. Takie fabryki powstały w samym mieście Kaliszu, ich było kilka czy nawet kilkanaście, ale też tutaj w Opatówku pod Kaliszem też taka fabryka powstała, która przetrwała aż ponad 100 lat, aż do wielkiego kryzysu gospodarczego, chyba najdłużej z tych wcześniej, w tym okresie najwcześniej założonym. Po upadku powstania listopadowego ten okres takiej dobrego rozwoju, tego wspierania tychże przedsiębiorstw, czy tej systemowej, państwowej polityki wspierania fabryk skończył się. Tutaj zaborca już nie był chętny, skory na taką działalność autonomiczną, więc Kalisz musiał być skazany na takie trwanie, utrzymanie tych zasobów, które wypracowano w tym pierwszym okresie. Pewna przemiana to jest druga połowa wieku XIX, kiedy w Kaliszu pojawiają się nowi przedsiębiorcy nowego typu, czyli tacy, którzy już sami są zdolni, sami są przedsiębiorczy, sami z siebie są w stanie wykrzesać energię i stworzyć odpowiednie zakłady, które będą dochodowe, które będą przynosiły zyski, dzięki którym można się było bogacić. No takimi tymi zakładami w przypadku Kalisza, które tak zaczęły dominować nad miastem Kaliszem w pewnym momencie, to było tak zwane hafciarstwo i koronkarstwo, początkowo hafciarstwo. To oni wydzierżawili, oni stali się dzierżawcami maszyn od saksońskich przedsiębiorców z miasta Plauen i tutaj zakładali takie zakłady, to byśmy wskazali chociażby największe takie zakłady Samuela Frenkla, czy Meissnera, czy Danzingera, później rodziny Flakowiczów i ten obraz przemysłowy funkcjonował w mieście Kaliszu aż do 14 roku. Był taki charakterystyczny dla tego miasta branża. Oprócz tego przemysłu hafciarskiego, przemysłu generalnie włókienniczego, w Kaliszu funkcjonowały inne branże, chociażby przemysł rolno-spożywczy, bym tutaj wskazał chociażby na rolę przemysłu młynarstwa kalickiego, które szczególnie silne były w okresie po przyłączeniu kolei do Kalisza. Dzięki temu można było wywozić mąkę, produkty w głąb państwa rosyjskiego, które też się w tym momencie dynamicznie rozwijało i wchłaniało jakby każdą produkcję. Oprócz przemysłu hafciarskiego też i rolno-spożywczego w Kaliszu istniał przemysł wcześniej też uformowany, tak zwany przemysł fortepianowy, to jest taka cecha charakterystyczna dla tego miasta. Istniało kilka zakładów przemysłowych, obok najsłynniejszej fabryki oczywiście Arnolda Fibigera też zakłady braci Fibigerów, czy zakłady Bettinga, czy zakłady Chińca. Był to towar oczywiście luksusowy, dostępny tylko dla elit, ale też w tym okresie bardzo chętnie nabywano
do salonów w dworach, w pałacach. Też mieszczaństwo zaczęło, wśród mieszczaństwa też zaczęły być modne pianina, więc też można było na tym zarobić. Początek wieku XX to jest też rozwój zupełnie nowych zakładów, nowych tutaj inicjatyw. Mam tutaj chociażby na myśli zakłady produkcji pluszu i aksamitu braci Miller, później tak zwana bielarnia powstała. Te dwa zakłady stały się jakby takie dominujące na mapie miasta Kalisza. Trzeba powiedzieć, że ten ostatni okres kapitalizmu wolnorynkowego w mieście Kaliszu po 1900 roku, a szczególnie po 1902 roku po przyłączeniu kolei do miasta Kalisza, był okresem takiej bardzo intensywnego rozwoju miasta Kalisza. Tutaj dane pokazują zwielokrotnianie się ilości produkcji. Również oddziaływało to szczególnie na rozwój demograficzny miasta i na ruch budowlany miasta Kalisza. Ludność podwoiła się, czy nawet się potroiła, liczba ludności miasta Kalisza w tym bardzo krótkim okresie, i rozrastało się też terytorialnie i w formie zabudowy miasto Kalisz, szczególnie w kierunku dworca kolejowego. Ten wielki rozwój niestety miał swój nieszczęśliwy kres. Stało się to w roku 1914 roku.